wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Popcornik i zapraszam was na 17 odcinek z gry Banishers Goes of Eden. Lecimy od razu porozmawiać z gubernatorem, bo tak brzmi nasza misja główna. Nie wiem, którędy możemy się tutaj wydrapać. Ale dobra, przejdziemy sobie tutaj dołem. We've seen some horrors, but that... This is the work. You're right. There's nothing I'd rather be doing. That was something. Don't take it to heart. Their choices are not your business. Our choices are my business. And their consequences too. Don't waver. We could win a battle, but we can't win the war. Nobody should conquer death. And we don't want to pay the price of trying. I hear you. Good. Now, let's see what Lammy Haskell has to say about raising spirits from the dead. Pójdziemy sobie jeszcze tutaj na górę zobaczyć. Ale nie. Nic tutaj dla nas nie ma. Lecimy do gubernatora. Axela. Governor. May I help you, Mr. McCraith? I have to admit, this is an unusual case. Yes, yes, but have you solved it? I believe so. But the culprit was not responsible for the plague. At least not directly. Have you found the witch or have you not? Someone here has been dabbling in some dark magic. I have the name. So? What are you waiting for? I have the name. I don't have the full picture. When I do, I'll act. Come, you have the name. You have the proof. The matter is simple, is it not? Not exactly. The name is Lamentation Haskell. No, it can't be. My son is studious. Curious, too curious at times, perhaps. But he does not have a bad bone in his heart. He showed Caleb Watson a ritual. The cobbler used it and became possessed. Even if true, it would only mean my son was exposed to corruption. It happened before. Bring me proof, Banisher. Find the real source of evil. I'll get it. Mark me. I must find your son, Governor. Sooner rather than later. His interests take him hither and thither. If he isn't here, he must be working on the outskirts. He's been sprucing up one of the abandoned houses there. I ordered them emptied when the sickness hit. Here, take the gate key. Go there. See for yourself. You're wrong about him. You're wrong about my son. Needless to say that I count, of course, on your discretion. Okej, faktycznie dostaliśmy klucz do bramy. No i nie myliłam się. Faktycznie. To był ten Lami. Ale oczywiście, że gubernator nie pozwoli, żeby, no, oskarżyć własnego syna. Także pójdziemy sobie właśnie teraz z nim porozmawiać. Who's he really protecting? We'll bring him the proof he wants. If the boy is guilty, his father may not be able to protect him.
Kolejny okruch duszy zdobyty. O, jeszcze srebro. Hell's balls. What happened here? Something's emanating from under there. No wonder this place is off limits. O kurczę, ale to wygląda w ogóle. Czyli już poznaliśmy chyba w otchłani. Another in sight. Dobra, mamy to. Będziemy sobie chyba skakać, tylko z góry. One of these must be Lammy's hideaway. Pytanie, które? Pewnie ten, ale i tak, chcę sobie Lammy sprawdzić oba. You here? Książka, księga o zielarstwie, książka o zielarstwie. Narzędzia, zestaw narzędzi, w którym... Narzędzia, zestaw narzędzi, w tym skalpel, nóż, szkło powiększające i inne przedmioty. Bo jednak trafiliśmy do dobrego domku. Fauna i flora. Korvux corax lub kruk pospolity. Wszystkożerne i oportunistyczne. Żywią się inaczej w zależności od miejsca i pory roku. Padliną, owadami, odpadkami, zbożem, jagodami, owocami, jajami i małymi zwierzętami. Dobra, to w takim razie jeszcze sobie stąd wyjdziemy. Bo tutaj widziałam, że można przejść. Nawet jakaś skrzyneczka. I pójdziemy sobie jeszcze do drugiego domku. Can I pass these weeds? Ghost wards. Cannot manifest. Okej, no ale tutaj i tak chyba nic nie ma za bardzo. Jest beczka. Thank you.
Dobra, czyli jednak tutaj. Zacznijmy od czytania. Aha, to i tak czytaliśmy. Tutaj była skrzynia. Perhaps there's a key. O, tu coś jest, zobaczcie. Może klucz? Klucz? Nie, Len. The incisions are clean. The precision of an expert. There's magic here, though faint. No i zobaczcie na tą mapę. To jakby była ta wioska. I ktoś się udał, albo przynajmniej próbował. Chyba w to miejsce jest zaznaczone kółkiem. Ale tak by były dwie ścieżki, nie? Przerywana linia i ciągła. No dziwne, dziwne. Zresztą to, co tu widzimy, to wcale chyba nie jest normalne. Tu mają jakieś zwierzęta. Ja nawet nie chcę wiedzieć, co się z nimi tutaj działo za bardzo. Interesuje mnie, gdzie jest klucz. O, wilku mowa. Notatka Lamiego. Zobaczcie. To miejsce jest jeszcze bardziej fascynujące, niż sobie wyobrażałem. Tyle pytań oczekuje na znalezienie odpowiedzi. Mości Rulet miał rację. Jestem pewien, że tragiczna historia starego młyna ma z tym wiele wspólnego. Pójdę tam. Będę tam wykonywał swoją pracę. Nie będą mi tam przeszkadzać podejrzliwi i tępi sąsiedzi. Jest tyle do zrobienia. Czyli już znamy cel jego podróży. Tutaj jest coś do czytania. List Eteni Ruleta, 18 maja 1692 roku. Mój najdroższy Lami, ponowna rozmowa z tobą była jak zawsze wielką przyjemnością. Uwielbiam twój entuzjazm i spryt. Przypominasz mi mnie, gdy byłem w twoim wieku. Tak bardzo chciałem dowiedzieć się więcej o największych tajemnicach naszego świata. Wszystkich światów. Szkoda tylko, że nie mogłem zostać dłużej, ale muszę wracać do Providence. Do tego czasu oto kilka szybkich notatek, które podrzucam ci, aby ugasić twoje pragnienie wiedzy. Jest to kompilacja pomniejszych badań, które moja skromna osoba była w stanie zebrać przy odrobinie czasu i cierpliwości. Uważam, że uczciwie jest przyznać, że nie wiemy prawie nic o strasznym Aralu, o którym ośmielą się mówić tylko najrzadsze pisma. Czy to mityczne piekło, do którego tylko najważniejsi odważą się zapuścić i wrócić z niego żywi? Czy te wszystkie prawie zapomniane opowieści są fragmentami większej lub zagubionej prawdy? Naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, ale wiem jedno, mój drogi Lami. Ty i ja jesteśmy jak Orfeusz, gotowi przekroczyć zakazane wody i sprowadzić z powrotem jedyną narzeczoną, którą naprawdę cenimy. Wiedzę. Ach, gdyby tak sporządzić mapę tych niezbadanych krain, przekroczyć próg i odważnie przejść przez te zakazane pustynie i lodowate rzeki, o których śpiewali tylko najbardziej szaleni poeci. Zobaczyć, co się za nimi kryje i wrócić, by jeszcze trochę o tym pomarzyć. Co za dreszczyk emocji, mój drogi przyjacielu. Co za cel. Gdybym tylko był młodszy, tak jak ty, wyruszyłbym z tobą w tę niezwykłą podróż. Na razie mogę tylko doradzić ostrożność. Tak, granica między naszym światem a drugą stroną jest cieńsza w New Eden. Nie oznacza to, że będzie tam łatwiej podróżować. Według niektórych moich badań niektórzy już próbowali. Drobni czarnoksiężnicy i mizerne wiedźmy. Może dlatego granica jest taka cienka. Może dlatego zmarłym tak łatwo udaje się chodzić ponownie po tej ziemi. Kto może powiedzieć na pewno? W zeszłym tygodniu, kiedy prowadziłem własne badanie, wyraźnie zauważyłem bardzo osobliwe wibracje pochodzące ze starego młyna znajdującego się nad urwiskiem przy morzu. Muszę powiedzieć, że to dość przerażające miejsce. Jeśli chciałbyś dokładniej zbadać możliwość znalezienia granicy prowadzącej do mitycznego Aralu, zanim spotkamy się ponownie, może to być miejsce, od którego powinieneś zacząć. Ale bądź przygotowany, mój drogi chłopcze. Moje stare serce nie mogłoby znieść utraty kolejnego obiecującego i ukochanego kolegi.
Dopóki nie spotkamy się ponownie, mogę ci tylko doradzić zachowanie tego wszystkiego w sekrecie. Bez względu na to, jak są mili i łagodni, zbyt wielu twoich lokalnych przyjaciół nie przyjęłoby wiedzy, którą ty i ja dzielimy w tak radosny sposób. Twój Etienne Roulet. Arlouis, mean anything to you? Not a thing. He talks once more of a mill. I guess we found him. Nothing incriminating yet. Remember what we found at Caleb Watson's? Maybe we're not looking in the right place. If I had something to hide, I might hide it in an abandoned mill. Czyli co teraz tam idziemy? Dokładnie. Okej. Okay. Jeszcze to miejsce mnie interesuje. A raczej jakby otworzenie tego? Nie wiem, skąd ten skok można wykonać. Bo tam było przejście, ale nie wiem. Stamtąd tylko. I am warded. I cannot. To miejsce zostawię sobie na później, bo z tego co widzę, to i tak chyba nie dam rady się tam dostać. Muszę zniszczyć amulet, a nie mam do niego na razie dostępu, więc tak jak mówię, chodźmy na razie w stronę głównej misji. Skoro nie jest to konieczne, to tam nie muszę wchodzić, a i tak będziemy się tutaj w przyszłości rozglądać za innymi znajdźkami. Zresztą chyba będziemy mogli sobie skorzystać z szybkiej podróży w którymś z miejsc. Chociaż czy się opłaca? Raczej nie. More friends. Watch out. Spectre possession. Make a run for it. Don't let it crush you. Your funeral! Possession incoming. Pay attention. More of them. Why a mill? Away from the village. Perfect for his research. Perfect to hide secrets. He's not out here for pleasure, that's for sure. Mroczny los, stary młyn i pastwiska. Coś
Something's here. Hidden. Faktycznie coś tutaj jest? Don't just stand there. Move! You're done! Oj, możemy sobie chyba tu jakiś rytuał wykonać. This spectral nest needs to be cleansed. I w sumie możemy go sobie nawet teraz zrobić. Standing by. I have another insight. That Spectre's looking for a body. Get back up! Just die! Throwing a tantrum on me? Piss off! Over my dead body. Hey, more fun. Brought more friends. Move it. Leave it to me.
Not here, not now. Watch out. Spectre possession. Think you could take on a ghost? Veil shields this one. Here, I can help. Wszyscy gniazdo pokonano. Zwiększono moc plus jeden do wszystkich atrybutów, czyli standardowo. Pozbieramy sobie jeszcze wszystko i lecimy w dalszą podróż. Tylko takie, czy my się znowu wracamy na tą plażę, na której zaczęliśmy? Okej. I wydaje mi się, że tu był ten pierwszy skarb. Pierwsza mapa skarbów, którą kupiliśmy. W sumie możemy sobie tego skarbu teraz poszukać, skoro jesteśmy w pobliżu pierwszy raz od dłuższego czasu. Nie, to nie ten. A to był chyba ten list, tak, tajemnicza skrytka. Nie wszystko złoto, co się świeci, mój sekret wypłynąć raczej nie zdoła, choć ujście jej dookoła. Podążaj za wiatrem, nie zgub drogi, nie upadnij w piasku, lepiej patrz pod nogi. Dobra. Wards, I'm going to need a hand here. Tak, dokładnie, tutaj zaczynaliśmy. The ward's power is gone. No to co, chyba wystarczy przeszukać tą plażę, przynajmniej tutaj. Czy chcemy tam pójść? Pewnie.
to by się nawet troszkę zgadzało, bo było napisane ujście i dookoła. Ale tu mamy ołtarz. Suddenly feel invigorated. Plus 10 punktów zdrowia. Told you. Okej. No to co, wracamy? I szukamy dalej. Jak to na mapce tu wygląda w ogóle? Czy to jest to miejsce? Chyba tak, no musi być raczej tym miejscem, w którym zaczynaliśmy jako Red. Nie ma innego. A jak fajnie fale są zrobione. I have another insight. Nie mogą nas zostawić w spokoju nawet na chwilę. Much better. Klucz do skrytki Aterona. Klucz znaleziony na brzegu podłużnej plaży, niedaleko starego młyna. Jeszcze to jakby się dało rozwalić w sumie. A może przez tę dziurę. I'm back. At long last. Ghost wards. I cannot manifest. Think you could take on a ghost? Not now. Ah, but nie działa ten. Teraz. Much better. Może tutaj jakoś w jakichś jaskiniach albo jest trup. Nie wiem, czy to to. Chyba nie.
Podążaj za wiatrem. You're in its sights, Red. There's a hand. Why do I get the feeling that this sort of sucks? Won't you? Look to me. The sea is restless. Perhaps the Kirin Crone awakes. The who now? Sea serpent. Known to eat 7 whales for dinner. There's one off the coast of Cuba, too. Lusca, we call it. Is it big? Big enough to sink a galleon. It has tentacles. Your wee squid sounds interesting, aye, but I'd lay money on Big Bad Snake. Watch out! Spectre possession! What should we expect up there? A gateway to the mythical Aralu. Whatever that is. Otherwise, terrible tragedy. Dark doings. O, klucz do skrytki Acerona. At a wild guess. I dostaliśmy gorzkie oczyszczenie, zobaczcie. Wywar jakiś. Przyrost punktów wygnania jest zwiększony o 20%. A to co mamy? A, 7 punktów zdrowia. To ten jest lepszy. Kurczę, naprawdę powiem wam, że nie mogę sobie przypomnieć, czy to była ta plaża, na której zaczynaliśmy, od której zaczynaliśmy. Nie, ona była tu. To jest ta plaża. Zobaczcie, ten mroczny las.
My jesteśmy na takim żółtym terenie, no ale wszystko podobnie wygląda. I teraz pytanie, czy to może być na tej plaży, czy może na tej. No, kupiliśmy to w tej wiosce takiej, co byliśmy. W tym miejscu. Kupiliśmy to od pani handlarz. Ale no tak jak mówię, nie wiem, czy to będzie na tej plaży, czy na tej drugiej. Nieważne. Idziemy tutaj do góry. Wards, you're on your own. I can't, Rory. Okruch duszy. Tam jest jakieś przejście, ale muszę znaleźć najpierw ten amulet, który blokuje to wszystko. Sami przeciwnicy tutaj, powiem wam. Masakra. Na szczęście oni są łatwi do pokonania. Jeszcze gdzieś tu jest drugi. Młynarz tym razem. Dziwna drewniana figurka znaleziona obok przeklętej skrzyni na podłużnej plaży. No i taki skrócik tutaj. Chyba dobrze idziemy. I can manifest now. Hogging all the fun. Dobra, no i co my tu mamy? O. Jest i nasz stary młyn. I sporo skrzyneczek po drodze też znaleźliśmy, więc to na plus na pewno. O.
sporo surowców. Looks derelict. Zamknięte. O, to jest wysokie. Okej, no to obeszliśmy wszystko dookoła i udało nawet przez przypadek w sumie troszkę się znaleźć ten amulet, który pozwoli nam teraz użyć Antei i otworzyć sobie to przejście. Ale jest jeszcze tutaj jedna chatka, do której też się oczywiście udamy. Someone's left us a fire camp to use. Odkryliśmy schronienie. Spróbujmy sobie coś ulepszyć w takim razie. Na pewno to bym chciała. Ten nasz wywar również. Już szósty poziom, kurczę. Tego stroju nie będę ulepszać na razie, szkoda. Szkoda mi surowców, bo teraz jak ulepszamy, to potrzeba naprawdę nie tylko tych surowców, które spotykamy na naszej drodze, tylko za jakichś tam elitarnych przeciwników, więc to troszkę po prostu czasu też kosztuje. A wiem, że niedaleko jest do zdobycia najlepszy taki strój, ubiór, skórka, ubranko. Przy tej wiosce pierwszej, w której byliśmy, mieliśmy taką misję poboczną od koleżanki Prudence i właśnie ona też sprzedawała zbroję i ona podobno jest najlepsza w grze, więc może kiedyś się tam udamy. O, czyżby nikogo tutaj nie było? Tutaj winda, ale jeszcze jest przejście w tym miejscu tutaj. Guess we're not going that way. There should be a way up here. Oczywiście, że się nie da. Tu mi się gdzieś patrzy. Antea. Może jest jakieś przejście faktycznie? A, zobaczcie. Naprawdę trzeba się rozglądać. Czasami ciężko stwierdzić, czy to przejście, którym teraz idę, jest poboczne, główne, czy dokąd to przejście prowadzi. Jak jestem w takich miejscach fabularnych, to już chcę zbierać praktycznie wszystko, co się da.
Ale jesteśmy wysoko. O, i okruch dusz. Tak, dokładnie. What hides here in the dark? Come out, come out. O kurczę, no wygląda na to, że tutaj mamy już tą misję główną. Są jakieś pozostałości po Lamim, ale ze względu na to, że wydaje mi się, że to będzie naprawdę bardzo, bardzo długa misja główna, to tutaj zakończymy sobie ten odcinek i już w następnym zbadamy sobie to miejsce, więc zapraszam Was już na kolejny odcinek, a tymczasem, jeżeli ten film Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, odsyłam Was do playlisty Banishers Girls of Nidan, tam znajdziecie wszystkie odcinki z tej serii. No i co, do zobaczenia za niedługo, cześć!